po raz 12 w szkole podstawowej nr 4 w Raciborzu odbył się mikołajkowy turniej szachowy o puchar dyrektora szkoły. W tegorocznym konkursie wzięły udział szkoły raciborskie, a także z powiatu raciborskiego, łącznie ponad 40 dzieci. Cieszy fakt, że konkurs jest tak ciekawy, że również klub szachowy Silesia zorganizował turniej pod taką samą nazwą. Najlepsi gracze zostali nagrodzeni dyplomami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi, a zwycięzca w każdej kategorii wiekowej został nagrodzony pucharem. Podziękowania należą się klubowi szachowemu z Silesia, który udostępnił dzieciom szachy i zegary szachowe. Dobrze. Pierwsze miejsce w kategorii klas pierwszych otrzymuje Arkadiusz Strzelczyk. I w tej kategorii pierwsze miejsce z
drugie miejsce, 3